Australijskie mi się mogą wyginąć. Poznaliśmy datę: Australia, koale uznane za gatunek zagrożony wyginięciem. Koale zamieszkujące wschodnie wybrzeże Australii uznano w piątek za gatunek zagrożony podało tamtejsze Ministerstwo Środowiska. Torbacze są narażone na wyginięcie z powodu wylesiania, pożarów, susz i chorób. Koale są gatunkiem zagrożonym w Stanach Kuensland. Nowej Południowej Walii i Australijskim Terytorium Stołecznym na podstawie rekomendacji Rządowego Komitetu Zagrożonych Gatunków. Wcześniej były uważane jedynie za gatunek narażony na wyginięcie, podaje agencja Association Press. W stanie Queensland liczba koali zmniejszyła się od 2001 roku o połowę. Niektóre torbacze giną atakowane przez psy lub padając pod koła samochodów. W 2020 roku w następstwie dochodzenia parlamentarnego ostrzeżono, że koale mogą całkowicie wyginąć przed 2050 rokiem, jeśli nie zostaną podjęte pilne kroki na rzecz ich ochrony. Na wolności żyje mniej niż 100 tysięcy. Koali Australijska Fundacja na rzecz koali Jakwos szacowała, że na wolności żyje mniej niż 100 tysięcy. Torbaczy, możliwe, że nawet tylko 43 tysięcy. Pożary australijskiego buszu w 2019 i 2020 roku doprowadziły do śmierci co najmniej 6400 koali, choć ratownicy próbowali szukać zwierząt i leczyć ich obrażenia. Minister Środowiska Australii Susan Ley przekazała, że rząd określił plan ochrony koali. Zwierzęta będą szczepione przeciwko zakażeniu chlamydią, obserwowane przy pomocy dronów, a ich naturalne siedliska zostaną odbudowane. Według rządów pisani koali na państwową listę gatunków zagrożonych zwróci uwagę na możliwość ich wygnięcia i pomoże w ich ratowaniu. Grupy działające na rzecz ochrony środowiska uważają jednak, że należy zrobić więcej, aby zapobiec wymarciu torbaczy. Koale zostały uznane za gatunek zagrożony w ciągu jednej dekady, zmieniając w tym czasie pozycję z gatunku narażonego, a wcześniej nawet nie ujętego na żadnej liście. To szokująco szybki spadek populacji, red. Dzisiejsza decyzja jest dobra, ale nie powstrzyma wyginięcia koali, chyba że towarzyszyłoby jej zaostrzenie prawa i wprowadzenie zachęt dla właścicieli ziemi, by chronili ich leśny dom, skomentował naukowiec Stuart Blanch, współpracujący z Organizacją Ochrony Przyrody WWF Australia. Wezwanie do nowych przepisów AGW wezwała do wprowadzenia przepisów chroniących zwierzęta i ograniczających wylesianie gruntów i projekty wydobywcze, które niszczą siedliska koali. Według organizacji koale są również zagrożone w innych stanach Australii, niewymienionych przez rząd na liście, czyli w Wiktorii i Australii Południowej. Koala widnieje na krajowej liście zagrożonych gatunków w Australii, co nie jest tożsame z umieszczeniem tych zwierząt w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Na tej słynnej liście obecnie koale są wpisane do grupy gatunków narażonych, czyli takich, które mogą wymrzeć stosunkowo niedługo, choć nie tak szybko jak zwierzęta zagrożone.